Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Sony Xperia X, czyli przedstawiciela nowej serii, właśnie X od Sony. Postaram Wam się przedstawić najważniejsze zmiany, jeżeli chodzi o tą nową serię. Zacznijmy od specyfikacji wyglądu urządzenia IPS LCD, jeżeli chodzi o ekran. 5-calowy, 1920x1080 pikseli, czyli Full HD. Mamy 440 pikseli na cal, więc wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o technologię, X-Reality Engine na pokładzie i za chwilę Wam to pokażę. Wersja Androida to 6.01 z nakładką od Sony, którą no już dobrze chyba wszyscy znamy, chociaż kilka zmian tu jednak mimo wszystko zaszło. Snapdragon 650 to jest 6-rdzeniowa jednostka w rdzeniu 1.8, 4.1, 4 GHz, Adreno 510, 3 GB pamięci RAM i możliwość rozbudowy microSD do 200 GB. Z tyłu mamy aparat 23 megapiksele ze światłem 2.0. Warto wspomnieć tutaj, że jest detekcja fazy, autofokus, dioda doświetlająca LED pojedyncza. Natomiast funkcja, o której tutaj Sony dość dużo mówi, to jest ten taki przewidywalny fokus, że on przewiduje, co powinien wyostrzyć w danym momencie, jeżeli obiekt jest w ruchu. Byłem też na specjalnym takim wyjeździe z Sony, żeby właśnie dokładnie to sprawdzić. Powiem Wam o tym więcej nieco później. Z przodu mam aparat 13 megapikseli ze światłem 2.0. Tutaj rzeczywiście ten obiektyw jest jasny i te fotki wychodzą bardzo fajne. Natomiast mamy tutaj baterię 2620 mAh zamkniętą. W tej obudowie nie mamy do niej dostępu. Szybkie ładowanie. No około 30 minut pozwala nam naładować 60% urządzenia według standardu Quick Charge 2.0. Przypominam tutaj, że nie mamy ładowarki z szybkim ładowaniem w zestawie. Tą ładowarkę musimy osobno sobie kupić. Mnie wychodziło, że około 30 minut 50% baterii jesteśmy w stanie naładować, ale mimo wszystko to i tak jest bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o wygląd, na pierwszy rzut oka za dużo się nie zmieniło, natomiast z przodu mamy szkło 2.5D, które rzeczywiście wygląda bardzo fajnie. To jest moim zdaniem dobra zmiana, w jaki sposób wreszcie te urządzenia z przodu się odznaczają. Mamy głośniki stereo, które są rozmieszczone też nieco inaczej, to jest jakby trochę powrót do korzeni, one nie są na krawędziach jak wcześniej, tylko jakby powrót do tego, co prezentowało na przykład Sony Xperia Z3. Tutaj do niczego mi się nie doczepi, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Z prawej strony znajdziemy skaner odcisków palców, który no dobrze znamy z poprzedniej serii. Wyglądało to tak samo w Z5, natomiast jego działanie zostało mocno poprawione. To działa znacznie lepiej, znacznie szybciej. Możemy to zauważyć chociażby po odblokowaniu urządzenia w ten sposób. Działa to naprawdę bardzo rewelacyjnie, tutaj nie ma jakichś większych problemów, właściwie za każdym razem. Czasami zdarzają się takie problemy, że trzeba odblokować bezpośrednio kodem czy też wzorem, natomiast no nie zdarza się to zbyt często, a sam skaner odcisków palców naprawdę jest no bardzo, bardzo szybki, więc tu właściwie nie widzimy tego efektu odblokowania, to jest spory, spory plus. Na dole znajdziemy dwa przyciski, przycisk głośności, który jest, wydaje mi się, nieco dłuższy niż w przypadku Sony Xperia Z5 całej rodziny, więc troszkę lepiej to wygląda, natomiast jego umiejscowienie nadal jest takie trochę mało sensowne, biorąc pod uwagę, że po prostu urządzenie trzymamy tak, nie ma jak tutaj zmienić tej głośności. Jest przycisk dedykowany do aparatu, do spustu migawki. On oczywiście no, bardzo fajnie sprawdza się, jeżeli chodzi o robienie zdjęć w przypadku poziomym, natomiast no, przypominam, że dużo osób korzysta ze Snapchata, no i chyba wtedy nie wykorzystałem do końca tego właśnie przycisku w tym miejscu. Na dole znajdziemy złącze do ładowania micro USB 2.0, mikrofon. U góry znajdziemy złącze na słuchawki oraz drugi mikrofon, natomiast z lewej strony mamy tackę na microSD i nanoSIM. No i na pierwszy rzut oka może to wyglądać w ten sposób, że to jest znowu zaślepka, która daje nam tutaj wodoodporność. Nie, niestety Sony Xperia X nie jest wodoodporna i uważam to za spory minus, biorąc pod uwagę, że wszystkie urządzenia poprzednie, chociażby z serii Z5, niezależnie od tego, jakie to było urządzenie, nawet M4 Aqua, nawet M5, wszystkie te urządzenia były wodoodporne, a Sony Xperia X nie. Pewną zmianą w Sony Xperia X jest również tył urządzenia. Nie mamy już tutaj po prostu szkła, które jest dymione lub też nie, tylko mamy aluminium. Aluminium chyba wykonane bardzo dobrze, bo nie ma tu żadnych rysek na razie. Z urządzenia korzystam no, bardzo aktywnie, szczególnie na wyjeździe, gdzieś tam nie zawsze leżało w najlepszych warunkach. Dodatkowo na środku mamy napis Xperia, który jest grawerowany, czyli ten grawer z Z5 po prostu zniknął z krawędzi, pojawił się z tyłu i wydaje mi się, że to jest fajna opcja, fajnie to wygląda, bardzo ładnie się to prezentuje w tym przypadku. Wyniki na baterii w tym urządzeniu są naprawdę całkiem niezłe jak na 2620 mAh. Myślałem, że będzie wyglądało to dużo gorzej.
To znaczy na LTE jesteśmy w stanie osiągnąć do 4 godzin max. To był najlepszy wynik, jaki mi się udało osiągnąć tutaj 3.40 czy 3.45. Natomiast w przypadku Wi-Fi, no tutaj powyżej 5 godzin jest taka możliwość. No, nie zawsze to tak idealnie wygląda, natomiast musimy pamiętać o tym, że mamy sporo tutaj fajnych rozwiązań, jeżeli chodzi o baterie, o których później. Jeżeli chodzi o ekran blokady, który tutaj mamy, możemy zauważyć, że on się troszkę zmienił, bo wygląda ta animacja trochę inaczej. To jest bardzo fajne, mnie się strasznie to podoba. To rzeczywiście robi wrażenie. Bardzo płynna jest ta animacja, to raz. Po drugie, kiedy korzystam ze skanera odcisków palców, ona jest praktycznie niewidoczna. To prezentuje się naprawdę bardzo w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany takie bardziej w systemie, ich jest troszkę mniej. To znaczy zmieniły się ikony, oczywiście mamy nowe motywy, które wyglądają co prawda bardzo fajnie, ale jest ich chyba tylko 5 z tych nowych. Natomiast widzimy, że zmieniły się tutaj ikonki, zmieniły się również te ikonki, natomiast sporym plusem są wiadomości. Wiadomości, które się nazywają News Suite i to są wiadomości z polskich serwisów i to jest całkiem spoko sprawa, że również w Sony pojawiła się taka aplikacja, nie musimy gdzieś tam otwierać specjalnych serwisów, tylko mamy to wszystko tutaj dedykowane, są oczywiście kategorie, mamy moje kanały, mamy pogodę również w zależności od lokalizacji. To jest naprawdę fajnie tutaj zrobione, jak najbardziej ok. Z lewej strony od menu aplikacji, tej głównej strony, mamy proponowane i polecane, co możemy sobie tutaj ściągnąć. No tego jest oczywiście trochę, te proponowane to są aplikacje, których najczęściej korzystamy. Możemy szukać sobie aplikacje w naszym urządzeniu, czy też funkcji bezpośrednio i to jest jak najbardziej w porządku. Dodatkowych aplikacji mamy jeszcze tutaj radio. Te aplikacje jak albumy, muzyka, wideo to się za dużo nie zmieniło, natomiast no fajnie, że gdzieś tam pozostało to na naprawdę dobrym poziomie, bo tutaj jakby z tym nigdy nie było problemu. Aplikacja do śledzenia naszej aktywności, tworzenie jakichś tam filmów bezpośrednio, zdjęć, kilka jakichś dodatkowych jak Amazon Shopping, Spotify wgrane, chociaż nie widziałem, żeby tutaj była jakaś dodatkowa informacja odnośnie tego, że mamy coś tutaj za darmo w związku z tym urządzeniem. Pasek powiadomień wygląda niezmiennie, tak samo, mamy tutaj kilka przełączników, które można gdzieś tam edytować, mamy przejście do bezpośrednio trybu wielu użytkowników, można to również zmieniać w ustawieniach. W ustawieniach mamy motywy, o których wspominałem, tych motywów, no właściwie są chyba 4 czy 5, jest możliwość tutaj jakby pobierania większej ilości motywów, natomiast te chyba najfajniejsze są płatne, jest tam kilka darmowych, można oczywiście sobie to dokładnie sprawdzić. W wyświetlaczu jest możliwość zmiany kolorów X-Reality for Mobile na tryb super żywy. Wydaje mi się, że tutaj to jest takie trochę bardziej AMOLEDowe. Tutaj wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Balans bieli, tutaj możliwość korekcji jak najbardziej, natomiast wydaje mi się, że ta biel jest, przynajmniej w moim egzemplarzu, wygląda naprawdę idealnie, bo wiem, że nie wszystkich tak jest. I właściwie kilka dodatkowych elementów, jeżeli chodzi o ikony systemowe, które mają się pojawiać. Stuknięcie, żeby wybudzić sobie urządzenie, tryb rękawiczek. Jest również możliwość naciśnięcia 2 razy przycisku zasilania na wyłączonym ekranie, żeby obudzić sobie bezpośrednio aparat. W pamięci mamy teraz inteligentne oczyszczanie, możemy sobie oczywiście to włączyć, żeby on tam cały czas nam oczyszczał jakieś dane bezpośrednio, jeżeli chodzi o pliki reklam, pliki, które zostały gdzieś odinstalowane nie do końca. Mam pokazane, jak wygląda zużycie pamięci, tu możemy przejść do odinstalowania aplikacji. Zakładka zaawansowana, mamy pamięć, jeżeli chodzi o system, w przypadku dokładnie tego urządzenia, jak widzicie, tutaj mam wykorzystane 1988 z 32, system 1175 zabiera. Pamięć RAM, jak widzicie, średnie zużycie tak około 2 GB, jeżeli chodzi o pamięć, która jest ogólnie dostępna, to jest 2.8, tutaj mamy 815 MB wolnych i rzeczywiście tutaj pamięć RAM jest bardzo fajnie zarządzana, dużo tych aplikacji gdzieś zostaje w tle i do tego bym się specjalnie nie przyczepiał. Baterii, tak jak wspominałem, mamy możliwość włączenia trybu stamina lub ultra stamina, jest kilka jakichś dodatkowych elementów, optymalizacja aplikacji, żeby tutaj po prostu nam poszczególne aplikacje, również możemy sobie po prostu ograniczyć zużycie gdzieś tam bezpośrednio w tle, tutaj będą wyskakiwać aplikacje, które tej energii za dużo zużywają gdzieś tam po prostu w trakcie, kiedy nie używamy smartfona, więc to jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o testy syntetyczne, macie Geekbench'a, tutaj wyniki bezpośrednio, czy AnTuTu, poszczególne składowe, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o sam proces nagrzewania się Snapdragona 650, to muszę powiedzieć tak, są momenty, kiedy potrafi się urządzenie nagrzać, ale wydaje mi się, że na pewno nie do takiego stopnia jak Z5, czy chociażby Z3+, który był po prostu demonem pod tym względem.
Tu jest bardziej względnie, natomiast no czasami zdarzy się, że urządzenie jest trochę cieplejsze i miejmy tego świadomość. Jeżeli chodzi o płynność gier, Snapdragon 650 naprawdę radzi sobie, to wygląda bardzo płynnie. Właściwie no ciężko opowiedzieć, żeby się do czegoś tutaj przyczepić. Mnie się to wszystko podobało. Momenty, kiedy najbardziej grzało mi się urządzenie, no to mimo wszystko, kiedy robiło za router Wi-Fi. Wtedy temperatury były takie dość znaczne. Urządzenie było bardzo ciepłe i niestety no, sprawiało pewien dyskomfort w momencie, kiedy je trzymaliśmy. Przejdźmy do tego, co chyba najważniejsze. Ja Xperia X wykonałem naprawdę sporo zdjęć i muszę powiedzieć, że ten aparat na pewno jest lepszy niż w przypadku Z5. I to nie chodzi o jakby o szczegółowość zdjęć i tak dalej, tylko na pewno lepiej ostrzy. Szybciej ostrzy, nie ma tu aż takich problemów. Natomiast cały czas jest ta sama bajka, czyli w momencie, kiedy dotykamy sobie, on ponownie ostrzy. Nie wiem po co, w momencie, kiedy ja już wyostrzyłem jakiś element, on czasami albo na ogół właściwie ponownie nam tutaj ostrzy jeszcze raz. Nie wiem po co. Szkoda, bo tracimy trochę czasu. Natomiast ten prostokąt, który widzicie, jak możecie zauważyć, o, zaznaczamy sobie pewne obiekty. To jest fajne, że on w tym momencie śledzi po prostu dany obiekt. Może nie zawsze idealnie mu to wychodzi. Natomiast jeżeli nie będziemy szybko jakoś poruszać aparatem, on śledzi ten obiekt, żeby cały czas ostrość trzymać w tym miejscu. I teraz robimy zdjęcie. Nie wiem po co znowu ostrzy. Natomiast Xperia X, tak jak wspominałem w porównaniu z innymi aparatami, Xperia X da się zrobić naprawdę bardzo ładne zdjęcia. Wymaga to troszkę precyzji, troszkę skupienia, natomiast jakość tych zdjęć jest na pewno bardzo w porządku. Warto wspomnieć o jednej rzeczy, że jeżeli jesteśmy w trybie tym inteligentnym i chcemy przejść do manualnego, w momencie kiedy uruchomiliśmy za pomocą podwójnego kliknięcia, musimy... No taka animacja bezsensowna tutaj ona jest. Musimy ponownie po prostu przyłożyć palec, żeby przejść między trybami. To jest trochę dziwne, bo na ogół tak nie było. Nie mieliśmy dostępu do galerii, to się też tutaj zgadza. Natomiast żeby przejść między trybami, to jest pewna dla mnie nowość. Oczywiście tryb HDR, jak dobrze wiecie, jest tylko w trybie manualnym. Nie mamy tu żadnego trybu profesjonalnego. To jest spory minus, wydaje mi się. Dziwię się, że po prostu Sony, które tak radzi sobie dobrze z matrycami, że nie mamy tu trybu profesjonalnego, a powinien być. Oczywiście jest tutaj tryb scenerii, który możemy sobie włączyć, ale dopiero wtedy, kiedy zejdziemy sobie do 8 megapikseli i wtedy mamy tych trybów bardzo dużo, więc jest możliwość tutaj pokombinowania, natomiast na niższej rozdzielczości. No plusem jest oczywiście to, że w trybie manualnym mamy te 23 megapiksele, to jest fajna sprawa, jest kilka dodatkowych ustawień, możemy sobie to wszystko pozmieniać. Aparat naprawdę potrafi zrobić dobre zdjęcia i pokazuję wam tutaj te chyba najlepsze, które udało mi się zrobić z Sony Xperia X, więc jest to oczywiście aparat może ustępujący troszkę innym urządzeniem w tej cenie, natomiast naprawdę jeżeli będziemy chcieli, to zrobimy naprawdę dobre zdjęcia. Warto wspomnieć o tym, że Sony Xperia X ma głośniki stereo, które grają bardzo ładnie, jest tutaj naprawdę sporo basu, no mogło być chyba trochę głośniejsze, natomiast naprawdę jakość dźwięku jest bardzo, bardzo na plus. Przeglądanie sieci na Sony Xperia X to naprawdę czysta przyjemność, bo działa to bardzo, bardzo sprawnie, szybko się ładuje, ekran jest naprawdę rewelacyjny. Szybko się to renderuje, nie ma takich większych problemów, żadnych lagów przy przewijaniu nawet. Wydaje mi się, że ekran jest naprawdę bardzo jasny, nie zauważyłem jakichś większych problemów nawet w te takie bardzo, bardzo słoneczne dni. Kąty widzenia są świetne, jak widzicie, nic tu się nie zniekształca. Więc no wydaje mi się, że naprawdę ten ekran robi robotę. Podsumowując, Sony Xperia X to jest naprawdę bardzo ciekawe i kontrowersyjne urządzenie. Z jednej strony mamy smartfon, który wygląda bardzo podobnie jak seria Z5 i tutaj wiele osób może nawet nie zauważyć specjalnie różnic. Natomiast w momencie, kiedy chwycimy to urządzenie, no to widzimy, że szkło 2,5D robi robotę. To naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie wygląda. Z tyłu dodatkowy ten element w postaci tego graweru na aluminiowej ramce, a nie na szklanej, również prezentuje się bardzo, bardzo w porządku. Poprawiony skaner odcisków palców, lepszy aparat, który naprawdę robi lepsze fotki, szybciej robi te zdjęcia.
Nadal gdzieś tam ma delikatne problemy z tą ostrością, natomiast no, jest dużo lepiej moim zdaniem. Natomiast druga sprawa jest taka, że mamy Sony Xperię, która nie jest wodoodporna, co może być jakimś paradoksem dla niektórych, którzy od wielu, wielu lat kupowali te urządzenia i nawet zapominali o tym parametrze, biorąc pod uwagę, że każdy Sony był wodoodporny, to wszyscy musieli szukać tego u innych producentów, a tutaj było zawsze jakby w standardzie. Dużym paradoksem jest cena wyjściowa tego urządzenia, 2500-2600, to jest zdecydowanie za dużo. Tym bardziej, że jest to urządzenie nie z najwyższej półki, bo mamy oczywiście Sony Xperia X Performance, która jest zapowiadana. Ona ma kosztować gdzieś tam w granicach 3000, czy może ciut powyżej. Stąd ta cena Sony Xperia X po prostu jest moim zdaniem bardzo dziwna. Liczę, że to urządzenie szybko stanieje, bo myślę, że poziom poniżej 2000, 1800 będzie bardzo racjonalny dla tego smartfona, bo on jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. To jest smartfon, który bardzo fajnie leży w dłoni, ale na pewno nie za te pieniądze. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch dodatkach, które miałem, czyli o ładowarce szybkiej, która po prostu no jest bardzo przydatna w dzisiejszych czasach, ale nie mamy jej w standardzie. No i o słuchawkach, które są dołączone zwykłe i również nie miałem ich w modelu testowym. Natomiast można kupić dodatkowe słuchawki Hi-Fi, które grają świetnie. One grają rewelacyjnie. To jest poziom na pewno tych słuchawek od HTC, które mamy. Wydaje mi się, że to naprawdę są jedne z lepszych słuchawek, z których korzystałem w swojej historii, jeżeli chodzi o słuchawki douszne. Natomiast no, to dodatkowe akcesorium, którego nie mam w zestawie. Sumarycznie Sony idzie w dobrą stronę. Może za mało tych zmian, zbyt mało odważnych, natomiast jeżeli chodzi o wygląd, dla mnie mocno na plus. Kilka zmian w interfejsie, to zawsze działało bardzo płynnie w tym urządzeniu. To nie ma jakiegoś problemu z odpalaniem się tych aplikacji, to zawsze działało wręcz rewelacyjnie, więc w tym przypadku naprawdę Sony daje radę i wydaje mi się, że to jest kawał fajnego smartfona. Dajcie znać, co chcecie wiedzieć o tym urządzeniu. Zapraszam do komentarzy. Zapraszam również do oceniania tego filmu. Jeżeli się podobał, to łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół. No i jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji kanału, żeby zostać z materiałami na bieżąco. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.